Beata Tyszkiewicz nie mogła powstrzymać się od komentarza na temat nowej lalki. Postawiła sprawę jasno. Polskie media obiegła wiadomość o tym, że już niebawem rozpoczną się zdjęcia do kolejnej ekranizacji słynnej lalki Bolesława Prusa. Informacje od razu wzbudziły wielkie emocje, a kinomani nie mogą doczekać się ujawnienia następnych informacji na temat produkcji. Swoje zdanie o pomyśle na odświeżenie adaptacji powieści polskiego prozaika wyraziła nawet Beata Tyszkiewicz, która ponad 50 lat temu wcieliła się w postać Izabeli Łęckiej. Powstanie nowa adaptacja lalki Bolesława Prusa. W ostatnim czasie w polskim kinie dominuje moda na przywracanie dawnych przebojów i przedstawianie dobrze znanych już historii w zupełnie nowy sposób. Chociaż współczesne wersje klasycznych tytułów nie zawsze podobają się krytykom, cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów. Sukcesy Akademii Pana Kleksa z Tomaszem Kotem w roli głównej, Znachora w reżyserii Michała Gazdy, Pana Samochodzika i prequela Losów Kargula i Pawlaka, zatytułowanego po prostu Sami Swoim. Początek sprawiły, że twórcy filmów coraz chętniej sięgają po dawne produkcje. Powstanie nowa adaptacja lalki Bolesława Prusa. W ostatnim czasie w polskim kinie dominuje moda na przywracanie dawnych przebojów i przedstawianie dobrze znanych już historii w zupełnie nowy sposób. Chociaż współczesne wersje klasycznych tytułów nie zawsze podobają się krytykom, cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów. Sukcesy Akademii Pana Kleksa z Tomaszem Kotem w roli głównej, Znachora w reżyserii Michała Gazdy, Pana Samochodzika i prequela Losów Kargula i Pawlaka, zatytułowanego po prostu Sami Swoim. Początek sprawiły, że twórcy filmów coraz chętniej sięgają po dawne produkcje.